Idea piękna ujawnia się dla Was w kolejnej materii mistrza – wiklinie. Rzeczy posiadające ład, właściwą miarę i dobrą formę powodują, że patrzymy na nie z uznaniem i upodobaniem. Przyjrzymy się materii wikliny, podziwiając jej wdzięk i subtelność w projektach mebli Sploty Eweliny Lekkiej. Dotkniemy purystycznego warsztatu twórczego dłońmi rzemieślnika Grzegorza Gortata. Przybliżymy techniki plecionkarskie i innowacje w zastosowaniu materiału narzędziami poznawczymi ekspertów. Zapraszam. Mamy wyplecione denko. Mamy wybrane 24 pręty tej samej grubości na żebra. Potrzebujemy teraz sekatora, którym będziemy wykonywać tak zwane zaciosy, czyli będziemy zaostrzać pręty, żeby móc później łatwiej je umieścić w denku. Wykonujemy to w ten sposób, że bierzemy sobie kilka prętów albo pojedynczo, trzymamy je mocno w lewej dłoni, w prawej ręce trzymamy sekator, nie tniemy sekatorem tak jakbyśmy ścinali nożem, trzymamy go prosto przed sobą i wykonamy długie zacięcie. Musi to być taki ładny, długi skos. Ważne, żeby mocno trzymać w lewej dłoni te pręty, żeby one nam się nie obracały, nie ruszały i wtedy jednym ruchem wykonujemy taki zacios. Bierzemy sobie następne pręty i znowu delikatnie zacinamy. To musi być jeden zdecydowany ruch. Jeżeli trafią nam się pręty delikatnie wykrzywione, nie przejmujemy się tym. One są elastyczne, więc można je spokojnie, bez problemu wyprostować i wtedy już są takie, jakie powinny być. Bierzemy sobie następną partię patyków. Znowu zacinamy. I ostatnia partia. Jeżeli na płasko w ten sposób będziemy wbijać, to wtedy będzie najmocniejszy uchwyt właśnie tego denka, tego żebra. I wbijamy po kolei po dwa patyczki. Ważne, żeby doszły przynajmniej do połowy tej długości. Jeżeli się okazuje, że na przykład tutaj mamy za małą szczelinę i nie chcą wejść nam te żebra, to wtedy kładziemy sobie na stoliku denko, delikatnie robimy miejsce szydłem i wtedy wsuwamy pręt. Po kolei wszystkie 24 pręty w ten sposób mocujemy. Ważne też podczas wbijania prętów, żeby nie trzymać tych prętów daleko. Trzymamy tak maksymalnie 7-8 cm od denka i pomału, małymi partiami wbijamy te żebra. Teraz będzie moment, gdzie będziemy potrzebowali troszeczkę więcej miejsca, ale to potrwa tylko kilkanaście minut. Dobrze, mamy nabite żebra,
Tutaj zauważymy, że jeszcze mogą nam się pręty z denka troszeczkę odkształcać i odchylać od całej płaszczyzny, więc też możemy je odrobinę jeszcze skrócić, żeby wtedy wszystko było gładkie. Ostatnie korekty płaszczyzny denka, żeby było równe. I teraz stawiamy żebra do pionu. Do tego będziemy potrzebowali szydła. Kładziemy sobie całą pracę na blacie przed sobą i delikatnie przed sobą, nie z boków ani od siebie, tylko przed sobą, delikatnie nakłuwamy szydłem i trzymając tak w odległości około 20 paru centymetrów, delikatnie załamujemy do góry. Powoli, żeby z tej strony tutaj od zewnątrz te pręty nam nie popękały. Równocześnie obracamy sobie wszystko w lewą stronę. Chodzi o to, żeby pręty ładnie się nam tutaj dołamały do pionu. I znowu obracamy sobie. Kiedy mamy nakłute i załamane wszystkie 24 pręty, podnosimy je do góry. I możemy je sobie tutaj związać sznurkiem albo wikliną. Teraz będziemy wykonywali stopkę, na której będzie stał cały koszyk. To będzie element, który będzie nam wzmacniał tą część narożną z denka, która wychodzi na ścianę. Do tego splotu będziemy potrzebowali 6 prętów tej samej długości i grubości. Będziemy oplatać każdy jeden pręt po kolei. Tutaj będziemy używać 3 naraz. Zaczynamy to w ten sposób, że zaczynamy po kolei w każdej przerwie. Mamy tutaj krótkie i długie odległości, które musimy wyrównywać w czasie wyplatania, rozszerzając te pręty. Zakładanie prętów. Zakładamy tutaj jeden za jeden po kolei w 3 przerwach, czyli tak jak tutaj zaczynamy najpierw od krótkiej. Możemy te pręty sobie tutaj wbić w denko. Podobnie jak przy dołączaniu cienkich końcówek, w jedną, w drugą przerwę i w 3. I zaczynamy wyplatać. Zasada jest ta sama, że one muszą być z przodu, równolegle i w poziomie. Bierzemy pręty od lewej i wyplatamy do prawej. W tej przerwie mamy już pręt, który wystaje. Następnym wolną przestrzenią jest ta, czyli musimy lewym prętem zapleść za ten krańcowy i go przełożyć. Następnie bierzemy następny, czyli ten z lewej i zahaczamy za następny. I dalej tak samo. Pierwszy splot
Zobaczymy, że w ogóle ten splot jest troszeczkę grubszy od tego, którym jest wypleciona tutaj konstrukcja denka. Chodzi o to, żeby zakryć te pręty. Następnie bierzemy ten z lewej i teraz musimy zacząć pomału rozszerzać krótkie odległości. Tutaj te krótkie musimy delikatnie rozszerzać. I najlepszym sposobem na umocowanie tej stopki na spodzie koszyka jest delikatne odsunięcie lewego pręta i ułożenie go między tą końcówką obciętą a dołączonym żebrem. Wtedy widzimy, że ta stopka idealnie układa nam się tutaj na spodzie denka. I dalej tak samo. I znowu odchylamy i przeplatamy. Jeżeli tutaj któryś nam się wysunie, możemy go spokojnie tutaj wsunąć, żeby nic nam nie sprężynowało. I dalej zaczynamy kontynuować. I za każdy jeden, czyli z lewej widzimy teraz na grubszych prętach, bardzo ładnie to widać, który pręt z prawej strony jest niezaczepiony, czyli ten, czyli przed nim musimy wpleść patyk i za nim go wyjąć. I już jest zaczepiony łukiem splotu, którym robimy stopkę. W przypadku, kiedy nam się złamie pręt i chcemy dołączyć, wtedy troszeczkę rozplatamy do momentu, aż ten pręt jest w tej pozycji, że się chowa za prętem żebra. Obcinamy go tak, żeby się zahaczał i wybieramy sobie kolejny trzy pręty. Sposób łączenia prętów grubszych jest taki sam, jak w przypadku łączenia ósemki. Tutaj widzimy, że jeszcze długie są te pręty, więc dobrze jest uciąć sobie grubszy koniec jakiegoś pręta tej samej długości, żeby tutaj dosztukować. I znowu do tyłu przykładamy tak, żeby się krzyżowały. I dalej zaczynamy przeplatać. I teraz już widać po pierwszym okrążeniu, że mamy tutaj ładnie zaplecione te pręty na spodzie i już możemy zacząć wychodzić na ściankę. Czyli też to się złoży z momentem dokładania kolejnych trzech prętów przy wyplataniu stopki. I robimy analogicznie jak w ósemce, tylko dochodzi nam tutaj jeszcze dodatkowy jeden pręt. Czyli pręt z lewej strony kładziemy do środka. Obcinamy tyle, żeby tutaj się zahaczał o pręt żebra. I z góry przykładamy, też nie dokładamy za dużo. Wystarczy tak, żeby pół centymetra wystawało za żebro. Analogicznie robimy z drugim, czyli do środka. Tutaj
obcinamy tak, że się zahacza i w miejscu, w którym powinien wychodzić, dołączamy drugi pręt. Z trzecim robimy identycznie. Obcinamy i dołączamy. I dalej zaplatamy tak samo już, wyplatając ten splot na ściance. Jeżeli zobaczymy, że pręty żeber troszeczkę nam się deformują albo na przykład odchylają się w lewą lub w prawą stronę, to jest moment, kiedy możemy jeszcze je skorygować. Czyli tak jak tutaj, na przykład tutaj odległości są w porządku, ale tutaj widzimy, że jeszcze są nierówne, więc możemy delikatnie je jeszcze rozszerzyć, zapleść i znowu zaplatamy i wtedy widzimy, że one już są tutaj utrzymane w tych samych odległościach. I na bieżąco to jeszcze korygujemy. Ważne, żeby koszyk też nam się nie przechylał, żeby to był w miarę równy stożek. I do samego końca. Cienkie końcówki po prostu zaplatamy do środka, żeby nie wystawały na zewnątrz. To jest skończony pas gimy, tak zwanego splotu konstrukcyjnego, który nam też wzmacnia tutaj tą narożną część tacki. Wykonamy teraz drugi taki sam splot, który będzie miał za zadanie utrzymanie żeber pod odpowiednim kątem. Podczas wyplatania drugiego tego splotu możemy nadać kształt tacki. Albo może ona mieć kształt takiego walca, że żebra będą szły do góry. Możemy je lekko rozszerzać. Możemy też je delikatnie, ale bardzo delikatnie schować do środka i wtedy to będzie tacka o takim pokroju lekko zamykającym się. My wykonamy tackę o takim lekko rozszerzającym się brzegu. I teraz potrzebujemy kolejnych 6 prętów do wyplecenia gimy. Pręty muszą być tej samej długości i grubości. Jednocześnie też można zauważyć, że tutaj góra prętów już zaczyna troszeczkę podsychać. Ona jest troszeczkę jaśniejsza od spodu, dlatego musimy co jakiś czas zraszać cały koszyk, żeby później można było go zakończyć. I wystarczy. Automatycznie widzimy, jak one troszeczkę ciemnieją, to znaczy, że chłoną wodę i będą przez to bardziej elastyczne. Wybieramy sobie kolejne pręty, czyli żeby wybrać optymalne pręty, bierzemy sobie luźną garstkę prętów i zbieramy. Teraz już możemy sobie spokojnie 6 wybrać. Pójdzie nam troszkę szybciej, więc one nie zdążą nam wyschnąć. Przypominam, że zwracamy też przed wyplataniem. I czy są... A właśnie, ten jeden ma tutaj tak ułamany odziomek, więc wybieramy sobie na... Wymieniamy na inny. Mniej więcej tej długości. Tak. I już mamy wybrane pręty. Zaczynamy znowu od cienkich końców, czyli zaplatamy po kolei w jednej, w drugiej i w trzeciej przerwie. I znowu, mając cały pasek z przodu na zewnątrz, równolegle i w poziomie, dalej zaczynamy zaplatać. Ważne, żeby lewa ręka cały czas była tutaj
w miejscu, gdzie je przeplatamy. Żeby przytrzymywała nam ten splot, który już wykonaliśmy. I po kolei jeden krok po kroku, patyczek po patyczku przechodzimy lewą ręką cały czas w kierunku wyplatania. Ważne jest to, żeby sobie cały czas ten koszczek obracać, żeby moment, w którym wyplatamy to miejsce, żeby było przed nami, żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że koszyk jest nieruchomy, a my idziemy gdzieś tam daleko i nie możemy wyplatać. Koszyk ma się obracać i cały czas mamy go mieć, to miejsce, które wyplatamy, cały czas mamy mieć przed sobą. Widzimy, że już ścianka zaczyna nam się podnosić. Dołączamy kolejne pręty, czyli skończyły nam się grube. Bierzemy sobie następne trzy. Czyścimy końcówki. To jest bardzo ważne, żeby od razu czyścić sobie końcówki w czasie wyplatania. Żeby nie zostawić takich długich prętów, ponieważ później podczas czyszczenia koszyka, które pokażę po zakończeniu pracy, trudno będzie nam wyciąć pręty, które są tutaj w tym narożniku. Dlatego proponuję od razu sobie skracać pręty do długości około tak pół centymetra, żeby zahaczały. Wtedy nie będziemy mieli tego problemu z czyszczeniem. I znowu drugi do środka. Obcinamy. Kolejny też. Obcinamy. Dołączamy. I dalej zaplatamy. Dobrze. Teraz, jak już połączyliśmy grubymi końcami, jest moment, kiedy nadajemy kształt naszemu koszykowi, czyli delikatnie widzimy, że już pręty stoją dzięki temu paskowi w pionie, są stabilne. Możemy delikatnie je rozszerzyć i teraz wyplatając naginamy pręty delikatnie do siebie. W ten sposób ustawiając je i teraz mocujemy je w tej pozycji, wyplatając ten pas z trzech prętów. Oczywiście nie możemy też przesadzić z odchyleniem tych prętów, ponieważ później w czasie wyplatania koszyk będzie mało stabilny. Na tym etapie pamiętamy również o tym, że musimy za każdym przełożeniem kolejnego pręta docisnąć go do dołu. Delikatnie odchylamy je na zewnątrz. A te cienkie końcówki chowamy do środka. Mamy założoną konstrukcję. Teraz kolejny etap, czyli wypełnianie ścianki. Na początku musimy zwilżyć troszeczkę żebra. Przy zwilżaniu żeber trzeba zwrócić uwagę na to, że ta woda nie musi nam cieknąć strumieniami. Wystarczy, że one będą lekko zwilżone. Teraz na nałożenie warstwy potrzebujemy takiej samej ilości prętów, ile mamy żeber. W tym przypadku mamy 24 żebra, więc potrzebujemy 24 krótkie, cienkie patyczki, które założymy za każde żebro po kolei i będziemy wyplatać całą warstwę.
Czyli bierzemy sobie wiązkę pętów i zbieramy sobie 24 pręty, najpierw na długość. Patrzymy teraz, czy są tej samej grubości. Wybieramy te najcieńsze, a grubsze odkładamy do wiązki. O, tutaj widzimy, że jeden pręt ma taką wadę, tutaj jakieś zgrubienie, jakieś rozgałęzienie, więc jego też sobie odkładamy. Takich prętów nie potrzebujemy. Wybieramy sobie następne pręty, żeby mieć do 24. Mamy 24. Są 24. Teraz czuć w ręku, że one troszeczkę nam już podeschły, więc musimy je delikatnie zwilżyć. I przygotowujemy je do wyplatania ścianki. Bierzemy sekator i po kolei obcinamy te brzydkie końce pod kątem prostym. Bierzemy nasz koszyk. Ważne, żeby położyć sobie pręty na kolanach, grubymi końcówkami w lewą stronę. Będzie wygodniej nam je wybierać i dokładać. Sposób dokładania prętów na warstwę wygląda w ten sposób, że dokładamy przede wszystkim grubymi końcami i zakładamy tutaj za jeden pręt. Przytrzymujemy ten pręt przy wyplocie, załamujemy i przeplatamy. Następny. Tutaj cofamy się w lewą stronę, czyli zakładamy kolejny pręt, lekko załamujemy i przeplatamy. I w ten sposób zakładamy wszystkie 24 patyki. W ten sposób. Ważne jest to, żeby ten pręt poziomy, to żeby on się łamał. Tutaj widać, że jest, wychodzi z góry, wygląda jak taki zygzak. O, w ten sposób. Nie może być tak, że przekładając te pręty, zrobimy coś takiego, że on, ten poziomy jest prosty, a żebra nam się łamią. Tak nie może być. Chodzi o to, żeby to właśnie żebra były nieruszone, żeby to ten pręt poziomy, żeby on nam się łamał i oplatał się wokół żeber. I też przytrzymujemy lewą ręką i prawą przeplatamy. I cofamy się o jeden. Zauważymy, że one nachodzą na siebie dachówkowato. To jest bardzo ważne, żeby też w ten sposób dołączyć ostatnie pręty, które za chwilkę tutaj będziemy mieli, bo już nam się kończą. I to jest ten moment, że nie nakładamy na górę, tylko delikatnie te pręty z lewej strony podnosimy i tutaj wkładamy je po prostu tym samym rytmem,
dachówkowato pod spód i ostatni tak samo. Tutaj widzimy, że te dwa nam się dublują, więc lekko musimy ten z góry podnieść. Tutaj tak i w ten sposób. I jest. Mamy założoną całą warstwę. Z każdej przerwy wychodzi jeden patyczek i zaczynamy w dowolnym miejscu, czyli znowu przekładamy o jeden i w ten sposób to przeplatamy. Połączenie, zakończenie właśnie całego okrążenia. W pewnym momencie zobaczymy, że mamy w dwóch przerwach po dwa pręty. Wtedy wszystkie delikatnie podnosimy i patrzymy z boku, jak one się układają. Czyli na tym pierwszym pręcie, który przeplataliśmy, na nim idzie ten pierwszy z dołu, czyli go przeplatamy, ale następny nie będzie kolejny za nim, będzie ten, który jest pod spodem drugiej dwójki i tak samo przeplatamy. Ważne, żeby nie skręcać ich w ten sposób. One muszą nachodzić na siebie dachówkowato, czyli delikatnie podnosimy ten patyk i odchylając go przeplatamy. I wtedy ładnie układają nam się do góry. Widzimy, że tacka nabiera nam kształt takiego rozszerzającego się koszyka. Możemy jeszcze troszeczkę bardziej to rozszerzyć, delikatnie naginając w czasie też wyplatania, czyli przeplatając, delikatnie też formujemy kształt naszego koszyka. Warstwa z pojedynczych prętów to jest podstawowy splot, który jest stosowany jako splot wypełniający konstrukcję kosza. To nie jest splot konstrukcyjny, on nie ma swoim celu wzmocnienie ściany, tylko i wyłącznie wypełnienie splotu danego wyrobu. Jeżeli się okaże, że któryś patyczek nam tutaj pęknie, to wtedy obcinamy go przy tym pęknięciu. Cofamy się do momentu, gdzie tutaj opiera się o żebro, za którego wychodzi i po prostu podobnie jak przy wyplataniu ósemki albo splotu wężykowego tej z trzech prętów, dokładamy i dalej przeplatamy. Już mamy połączone kolejne pręty.
możemy jeszcze troszkę skorygować kształt. Obracając koszyk możemy sprawdzić, czy ma odpowiedni kształt. W czasie wyplatania słyszymy, że już końcówki nam dzwonią, więc musimy je delikatnie zbliżyć. Trzech prętów, który będzie miał za zadanie ustabilizowanie warstwy, żeber i przygotowanie tacki do zakończenia. Wybieramy sobie 6 cienkich prętów tej samej długości i grubości, czyli bierzemy sobie wiązkę, wybieramy sobie 6 prętów takiej samej długości, sprawdzamy, czy 2, 3, 4... 6. Mamy 6 prętów. Bierzemy sobie na początek 3 pręty i zaczynamy od wierzchołków w dowolnym miejscu. Zaczynamy zakładając po kolei 3 przerwy cienkie końcówki i znowu wyplatamy od lewej na prawo. Po kolei zaplatając każde kolejne żebro. Ważne, żeby teraz tą gimę delikatnie dociskać, dzięki czemu też zagęścimy trochę wyplot warstwy. Skończyły nam się pręty na grubych. Teraz dobieramy kolejne 3. Czyścimy końcówki, to jest bardzo ważne, żeby od razu je wyczyścić. I obcinamy pierwszy pręt z prawej strony. W jego miejsce dokładamy kolejny. I znowu z drugim robimy to samo, czyli obcinamy
dokładamy z góry następny i z trzecim tak samo. Cały czas zachowując rytm tego skręcania, tego przeplotu z lewej na prawą. I dalej przeplatamy. Gima już nam stabilizuje całą ścianę. O tak. Tutaj możemy delikatnie to wygiąć, jeżeli za bardzo nam się prostuje to łączenie. I wszystkie patyczki te końcówki do środka. Mamy ustabilizowane żebra przed zakończeniem. Teraz wykonujemy zakończenia. Jeżeli chodzi o zakończenia koszyka, mamy różne warianty. Tutaj w tackach najczęściej stosuję takie proste, jednostronne zakończenie, które nie obciąża nam wizualnie całej formy. Chodzi o to, że w drobnych formach, tak jak na przykład tacki, czy jakieś małe koszyczki takie galanteryjne, dobrze jest stosować zakończenia lekkie, które nie są takie toporne w swoim wizualnym odbiorze. Przy koszach gospodarczych wiadomo, wtedy trzeba zrobić zakończenie mocniejsze, stabilniejsze, co nie znaczy, że to zakończenie nie jest stabilne. Chodzi o to, żeby utrzymać formę i lekkość danego wyrobu plecionkarskiego. Przy tego typu koszykach, które nie są narażone na jakieś duże przeciążenia, na dźwiganie jakichś dużych ciężarów, nie ma takiego wymogu, żeby stosować zakończenia właśnie najczęściej wykorzystywane przy koszach gospodarczych. Proste takie zakończenie, które ja zawsze stosuję przy tego typu koszykach, polega na tym, że wykonujemy taki delikatny kołnierzyk, który wygląda jak podobnie z plotem jak warstwa. Do wykonania go potrzebujemy jednego pręta, który jest grubością zbliżony do grubości żeber. Obcinamy go w końcówce i zaczynamy, czyli równamy do jednego z żeber, przeplatając raz, podobnie jak przy zakładaniu warstwy. Następnie cofamy ten pręt do momentu, tutaj równamy do tego pręta i pierwsze przełożenie jest z tyłu, drugie jest z przodu, że końcówka pręta wystaje z przodu i przeplatamy jeden dalej, czyli tu już mamy dwa przełożenia. I następnie znowu zakładamy z tyłu i robimy raz i dwa przejścia. Powstaje nam tutaj taki klin, taki trójkąt, który sprawi, że w to miejsce, potem przy zakończeniu obrębu, w jego miejsce wpleciemy ostatnie trzy pręty. Dzięki temu, że zastosowaliśmy te patyczki, obręb będzie na tym samym poziomie. Nie będzie widać początku i końca obrębu. Gdybyśmy zaczęli załamywać to od zera, to wtedy przy wyplataniu by się okazało, że przy zakończeniu obrębu nie mamy gdzie wpleść tych prętów. Ten klin pozwala nam utrzymać obręb na danym poziomie i ładnie estetycznie go wykończyć. I teraz załamujemy pierwsze żebro, od którego zaczynaliśmy, czyli z tyłu delikatnie załamujemy za jeden i prowadzimy raz i dwa. Dwa przejścia i obcinamy. Następne żebro też załamujemy za jeden, raz i dwa. Jak tutaj to pierwsze żebro kończyło się za tym żebrem,
tak to będzie się kończyć za następnym. I dalej idziemy i schodzimy coraz dalej. Ważne, żeby pręty były odpowiednio namoczone, żeby nie były za suche, żeby później w trakcie pracy nam nie pękały. Delikatnie je załamujemy i obcinamy też od razu maksymalnie pół centymetra za żebrem, żeby później nie mieć dodatkowej pracy i żeby nie mieć trudności z wyczyszczeniem koszyka. Od razu czuć pod ręką, że tutaj jest gładko. W pracy rzemieślnika ważne jest to, żeby obserwować materiał, żeby mieć wypracowane pewne takie triki, jakieś rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, które pozwolą doprowadzić dany wzór koszyka do perfekcji. Do tego, żeby forma była jak najprostsza, ale dzięki temu, żeby nie straciła na swojej wytrzymałości, na jakości przede wszystkim. Ale ważne też jest to, żeby w wyrobach plecionkarskich, gdzie mamy tak naprawdę materiał tego samego koloru i on nie możemy zagrać kolorem ani fakturą, że musimy po prostu trzymać się formy i zagrać kształtem, to żeby ten kształt był maksymalnie dopracowany i żeby tak jak na przykład tutaj te formy, tak jak ten koszyk na przykład, ta tacka na owoce, żeby on miał delikatność w swojej formie, żeby nie był taki na pierwszy rzut oka przytłaczający, żeby nie był takim, nie lubię tego słowa, ale gniotem, który tak naprawdę burzy całą w ogóle lekkość tego koszyka. Tutaj zaraz zobaczycie, dzięki temu zakończeniu, że ten koszyk tak naprawdę będzie przypominał w sumie nawet taki, można powiedzieć, jakiś talerz albo jakąś miskę taką ceramiczną, która też nie ma jakiegoś takiego, takiej wargi, takiego grubego zakończenia, jest idealnie ładnie tak zakończona. To jest zakończenie, które bardzo polecam do takich prostych, delikatnych form jak tacki albo jakieś drobne koszyki, które są wyrobami galanteryjnymi, nie są koszami gospodarczymi, które nie wymagają aż tak dużych wzmocnień, jeżeli chodzi o obręb. I tu już dochodzimy do końca naszego obrębu i teraz wycinamy pręty, które wpletliśmy jako ten klin, jako taką naszą formę tego zakończenia. Czyli obcinamy je tutaj śmiało sekatorem. Wyjmujemy. Trzeba uważać, żeby nie wyciąć żeber. One ładnie powinny nam tutaj wyjść. O tak, jeszcze ten jeden. I tutaj widzimy ten klin. Tą formę, dzięki której obręb będzie na tej samej wysokości. I znowu obcinamy tutaj tak z pół centymetra i zaplatamy. I teraz po kolei załamujemy pierwszy i tutaj równamy sobie do żebra. Powinien się teraz chować za tym żebrem, więc go ucinamy tak z pół centymetra za nim, delikatnie odginamy i wplatamy. Kolejne trzy żebra delikatnie na kciuku możemy wygiąć, żeby one były elastyczne. Ważne, żeby ich nie złamać. I znowu załamujemy. I teraz równamy sobie do obrębu i patrzymy, że powinien się kończyć za tym. Więc żeby łatwiej było przepleść, obcinamy go tak 10 cm za tym miejscem, gdzie powinien się kończyć i delikatnym łukiem, krótkim łukiem przeplatamy go, trzymając go oczywiście oburącz do środka i tutaj już go obcinamy.
Z następnym robimy to samo. Ważne, żeby zachować ten sam rytm. Jeden za jeden. Czyli tutaj teraz te pręty będą nam się dublowały. Teraz zobaczymy, że one nam się zdublują. Jeżeli widzimy, że ten koniec jest za jasny, to wtedy możemy to delikatnie na ręce zmoczyć. I znowu tym łukiem przeplatamy do środka, delikatnie go przeciągając. Teraz znowu na zewnątrz. O właśnie, jeżeli pękł, to wtedy go wymieniamy. Czyli bierzemy sobie kolejny pataczek. Elastyczny, można go bardziej tak uelastycznić. Robimy zacios. Wycinamy to żebro do zera. Szydłem robimy z lewej strony miejsce, wbijamy i znowu załamujemy. Tutaj wycinamy dłużej i tak i do środka. Ostatni pręt. Szydłem robimy tutaj miejsce między tymi dwoma, które mamy zdublowane, ponieważ w tym miejscu musimy przepleść ostatni pręt. Czyli też obcinamy troszeczkę dłużej i w miejscu, w którym mieliśmy szydło, wyciągamy na zewnątrz, delikatnie dociągamy. Potem między te dwa, które mamy zdublowane, żeby je rozdzielić, na zewnątrz i z powrotem do środka. Miejsce prowadzenia prętów jest takie, że one mają schodzić do dołu. Tutaj jak zauważymy w środku, jak będziemy teraz czyścić te pręty, musimy zwrócić na to uwagę, żeby one też się opierały o poszczególne żebra. Staje nam jeszcze tylko wyczyszczenie i obcięcie jakichś patyczków, które gdzieś tam wystają. Najczęściej to są te cieniutkie patyczki. I koszyk, tackę na owoce mamy zrobiony. Teraz suszenie koszyka. Ten koszyk jeszcze jest wilgotny. Ważne, żeby go wysuszyć, ponieważ wiklina, która jest wilgotna i jest schowana gdzieś do szafki, nie ma przepływu powietrza, ona szybko pleśnieje. Koszyki wiklinowe najlepiej jest suszyć do góry dnem, ponieważ gdybyśmy go suszyli w ten sposób, to tutaj na wierzchu ścianka i stopka by nam wyschły. Ale ze względu na to, że nie ma przepływu powietrza pod dnem, dno by nam spleśniało. Dlatego koszyki najczęściej suszy się na boku albo do góry dnem. Najlepiej w przewiewnym miejscu. Jeżeli na przykład w czasie użytkowania tego koszyka okaże się, że na przykład jest zabrudzony przez owoce, coś się z nim stało, to wtedy wystarczy ciepła woda, w której rozpuścimy albo trochę kwasku cytrynowego, albo zwykłe szare mydło, wymycie tego koszyka, spłukanie go prysznicem albo w czystej wodzie, żeby go wypłukać i na słońce, żeby on wysechł. Żeby nie został właśnie wilgotny, schowany do szafki, albo żeby gdzieś nie został postawiony w kącie, bo wtedy spleśnieje. Także jeżeli chcemy czyścić wyroby wiklinowe, jakikolwiek to by nie był koszyk, czy na zakupy, czy taka tacka, czy na przykład kosz, tak jak tutaj na bieliznę, to wtedy wystarczy ciepła woda, szare mydło albo kwasek cytrynowy, przeszorować, umyć po prostu zwykłą szczotką ten koszyk i wystawić na słońce, na wiatr, żeby go przewiało, żeby go wysuszyło. I to wszystko. Tak. Tylko może uprzątnę trochę, żeby tak nie było, że wstęp jest po... Dobra, to...